Kochane dzieci, droga do nieba przechodzi przez krzyż. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus was kocha i zawsze będzie z wami. Przyjdą trudne czasy dla sprawiedliwych. Ludzkość wypije gorzki kielich cierpienia, ale nie traćcie nadziei. Gdy przejdzie cały ucisk, ujrzycie, jak potężna dłoń Boga działa na korzyść w obronie mężczyzn i kobiet wiary. Bądźcie obrońcami prawdy. Nie lękajcie się. Rzeczy tego świata przemijają, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Szukajcie sił w Eucharystii i w słowach mojego Jezusa. Będziecie wezwani do stołu, na którym chleb jest tylko chlebem, a nie prawdziwą Eucharystią. Wytrwajcie przy odwiecznej prawdzie. Wasz prawdziwy pokarm zawiera ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa. Wszędzie brońcie tej prawdy, a zostaniecie wynagrodzeni niebem. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.